Marcin Różalski to człowiek, dla którego słowo to coś więcej niż wyrażanie myśli. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy do wspólnego spaceru, podczas którego poznacie psy, ale nie tylko. No to mam swoje psy. Porozmawiamy z silnym Różalem. Jakiego się spodziewaliście? Pies nigdy nie zaakceptuje ciamajdy za właściciela. Oraz z człowiekiem, który nie ma recepty na ból i płacz, gdy doświadcza go bezsilność wobec cierpienia zwierząt. Idę właśnie sobie tutaj lasem i wyję jak bóbr, nie? Bo z bezsilności? Ta bezsilność, ale powiem ci, ta bezsilność taka... Już takie k***a zobojętnienie, wiesz, taka k***a, nie możesz nic zrobić, wiesz, i to jest przykre, nie? Tak. Jestem Łukasz Skryplonek i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka The Dog Walk Show. Partnerem naszego programu jest firma Dogcessories. Zapraszamy do subskrypcji, lajków oraz komentarzy, w których możecie wyrazić swoje opinie i zaproponować kolejnych gości do naszego programu. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku The Dog Walk Show. Naszym gościem jest wyjątkowa osoba, Marcin Różalski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo miło Cię poznać, wiele o Tobie słyszałem. Śledzę Twoje... Pa, zobacz, mówisz program o psach, nie? No to mam swoje psy. A muszę powiedzieć, że to jest... Świnie są bardzo mądrymi zwierzętami, niedocenionymi, nieprawda. Prawda? Nieprawda. Nie uważasz tak? Nie, ze swojego doświadczenia? Wszyscy się tak zachwycają, że świnie są mądrzejsze od psów. No to patrz. Mhm. Perun, chodź. No to teraz patrz. Moro, chodź. No nie, może za 3 lata przyjdzie w tą stronę. Rzeczywiście, są tak inteligentne jak psy, nie? Wiesz, oczywiście kwestia teraz, co nazywamy inteligencją, bo no, może dokładnie. Być, że on ma swoją tą wolną wolę i on ma teraz, mówi tak, a po co się przyjdzie, jak ja teraz jem, wiesz coś, nie? Dokładnie tak. No a co, jak byś zdefiniował inteligencję? Wiesz co, inteligencja uważam, działanie na zasadzie, kurczę, takie wiesz, ja mam problemy z dobieraniem nieraz słów, bo wiesz, no nie ukrywajmy, mam 44 lata, już mam trochę głową rozbitą, ale chodzi o taką jakby intuicję, o takie czytanie jakby w myślach, że na przykład sytuacja wchodzi, wiesz, ja psów nie szkoliłem w kategorii siad, obejść, łapa, faruj, nie, ja z psami po prostu gadam i teraz wchodzimy do domu, nie, ja mówię, dawaj, do domu, wchodź na górę. I one wchodzą do sypialni, wiesz, chodzi. Rozumiem to, wiedzą, doskonale. Takie działania instynktowne, znajdywanie się, wiesz, i na przykład teraz psy są tam, a ja wiesz, o co chodzi. I one przejdą na tamtą stronę. Oczywiście, wiesz, też sytuacja jest taka, jak teraz było z Moro. Nie chcę się tam iść, to nie pójdą, bo to wiesz, nie? Psa trzeba... Inaczej... To, co mówisz, to jest bardzo, bardzo takie definicyjne, tylko że swoimi słowami, bo generalnie w największym skrócie inteligencja to jest umiejętność radzenia sobie w nietypowych sytuacjach, znajdowanie rozwiązań. To jest to. I teraz na przykład patrz, jest taka, ja ogólnie z psami miałem zawsze do czynienia, od dziecka, bo moi rodzice wychowali się na tym, teraz patrz na przykład, nie? No i to jest właśnie Perun, który zawsze musi sobie znaleźć jakieś na nie. I to powiem Ci tak, to nie jest, że ktoś śmieci, tak? Bo to jest nasz las, i na przykład on teraz tą weźmie oponę, on tu zostawi, nie? Ale ja później jadę kładem i je wszystkie zbieram. I one tu sobie leżą, tak po tym, bo one na przykład też nam są potrzebne, gdy rozstawiamy koniom padoki, wiesz, chodzi, nie? Do biegania. Ale teraz tak, wrócę do o twoje tak, że znasz psy od małego, no? Tak, no bo normalnie, ja na przykład, wiesz, tam spałem w budach, szukali mnie rodzice, ja śpię w budzie u psa, wiesz, chodzi. I teraz jest taka rasa, ogólnie od 18 roku życia zajmuję się psami już tak personalnie, tak? Głównie to są właśnie psy rasy, wiesz, teriery typu bull, czyli bull terrier, pit bull terrier. Akurat ja miałem pit bull terriery i bull terrier nie miałem nigdy Amstaffa, ale no Amstaff i pit bull terrier to jest bardzo podobna rasa. Bardzo podobna, tak. Aczkolwiek podobna, ale i bardzo różna. Tak samo staffiki angielskie, no to już w ogóle. I teraz bull terrier to nie jest w ogóle rasa psa. Tak. To jest stan umysłu. Tak zbzikowanego psa jak bull terrier, że nie powiem tylko oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to nie spotkałem, a w życiu naprawdę już miałem kupę psów. To jest pies, który na przykład idzie z nim na spacer. Idzie, fajnie, pogoda, a on nagle ma ochotę się położyć. Rozkłada się ręce, nogi, ty wiesz, pełno ludzi, oni się patrzą, nie tak, chodź, chodź.
wiesz, zaczynasz się powoli wkurwiać. No i wiesz, i go pociągnie, a on nie. No to wiesz, no i teraz co zrobić? Ludzie się patrzą, jak mu dasz klapsa, to zaraz będzie, że bije zwierzęta, wiesz, no jest też w takiej sytuacji. No i teraz jak nie masz żadnego smakołyka, ani nie znajdziesz patentu, no i wiesz, ja miałem takie sytuacje często, nie? No i była sytuacja, że po prostu brałem go na ręce, z psem na rękach, nie? A wiesz, że to jest właśnie inteligencja. No to jest inteligencja, wiesz, kiedy nie robisz czegoś, czego nie musisz, powiem, nie? Powiem ci inteligencja, ja to nazwałbym cwaniactwo, nie? Ja to nazywam grube cwaniactwo, nie? Tak. A jeżeli takie sytuacje występują, wiesz, jaki jest na to sposób, to jest bardzo ciekawe, nie? Bo generalnie, żeby uzyskać jakieś zachowanie, to musisz, wiesz, nagradzać psa za każde wykonanie tego polecenia. Ale jak jest pies inteligentny, to on szybko się uczy tego, że o, nauczyłem się, już wiem, o co chodzi, jak na przykład jestem najedzony, to mam w tyłku to żarcie i nie będę wykonywał tego jako polecenia. I wiesz, co wtedy się robi? To jest zmienne schematy nagradzania. No. To jest taki sam mechanizm, przez który ludzie się uzależniają od hazardu. Mhm. Bo robisz tak, wchowasz sobie cztery różne kolorowe na przykład żetony w kieszeni i losujesz, czym nagrodzisz psa. Mhm. A to żadnej nagrody, na przykład żółty pionek czy tam żeton. Czerwony to jest, że smakołyk. Niebieski, że na przykład super przytulanie i tak dalej. A czarny to, że po prostu pogłaszczasz go. No, kontakt socjalny. No to ja ci powiem szczerze, ja nigdy odkąd mam psy, nie stosowałem metody nagradzania smakołkami i tak dalej, bo to jest to właśnie, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, od inteligencji. Mhm. Trafiasz na cwaniaka, który wie, że może cię terroryzować w ten sposób, no, że będzie robił swoje fanaberie, dostanie smakołyk. To jest, tak jak mówię, smakołyki na swój sposób są dobre, ale są i złe, bo mówię, jak trafi cię pies cwaniak, no to wtedy masz problem, bo masz terrorystę, nie? Dokładnie. Wiesz, jest takie bardzo mądre powiedzenie, pies nigdy nie zaakceptuje ciamajdy za właściciela. Wyschodzi. Zawsze będzie terroryzował. I to obojętnie, jakim się mówimy. Czy to będzie jamnik, czy to będzie Yorkshire Terrier, obojętnie. Pies nie zaakceptuje fai za właściciela. Będzie go po prostu terroryzował. I teraz kwestia jest taka, tu nie chodzi o, wiesz, o jakieś spacyfikowanie psa, wiesz, choć, nie? O jakieś takie, wiesz, bicie go czy coś. Tylko chodzi o to, że pies musi czuć, kto jest właścicielem. Musi być ta osobowość taka. A ty jako dziecko, jak miałeś relacje z tymi psami, to miałeś z nimi taką silną więź, prawda? Wiesz co, ja ci powiem tak, nie wiem, co jest we mnie. Wierzę w coś takiego, jak jakąś tam energię, że zwierzęta wyczuwają i tak dalej. Ja na przykład mam coś takiego, że psy do mnie lgną. Lgną, no po prostu lgną do mnie. Lubię psy. Mam jakieś coś takiego, że z tymi psami się dogadują. Ale mam też coś takiego, że psy się mnie boją. Że na przykład tak jak przyleci pies... A w jakim sensie? No kuli uszy, wiesz, może jestem taką osobą, ja ci powiem szczerze, ja jestem osobą, nie wiem jak to scharakteryzować, żeby też nie zrobić się... Stanowczą? Jestem osobą stanowczą, jestem takim, wiesz... Jasno zaznaczasz granice? Jestem osobnikiem alfa jestem, tak? Mhm. I raczej staram się być taki, może nie tyle agresywny, co, no, taki, wiesz... No gdzie widać, że raczej... Jasno pokazujesz, gdzie... czego chcesz. O właśnie, tak, dokładnie, takie ten. Mhm. I to może powoduje, że psy podchodzą tak do mnie nieśmiało, bo niektóre lecą, wiesz, tu skaczą, obcinają mnie. Mój kolega miał psa, Amstaffa. I ten pies, nie to, że był agresorem, ale ten mój kolega właśnie był właścicielem, który nie powinien mieć takiego psa. Bo na przykład było, oj nie, rusz, nie, oj uspokój się, uspokój się. A on w tym czasie na przykład puchaty, nie? Wiesz, chodzi, nie miał takiej strony, to pies co chciał. To nie właściciel wyprowadzał psa na spacer, tylko tak, właściciela. Tak, tak, tak. I wiesz, tak, i ten pies ogólnie ten pies był taki, że no potrafił się rzucić, no i był taki agresywny. No ale jak mnie zobaczył, no to wiesz, na boki sikał, jak ja podchodziłem, to wywalał koła do góry, wiesz, okazywał mi swoją poddanę. Submisję, tak. Submisyjne takie, to są zachowania submisyjne. Tak, wiesz, no tak, mam coś takiego, no i może dlatego, wiesz, mam teraz w tej chwili, mam 3 pitbule, do zeszłej wiosny miałem 4. Chodź, Perun, zostaw, chodź. I wiesz, no i akurat... On jest zarąbiasty, naprawdę. Nie było jakichś awantur, wiesz, nie było jakichś tych... Uh-huh. Miałem kiedyś 2 pitbule, mieszkałem w bloku. No i tutaj akurat miałem problem taki, bo był to ojciec i syn. No i ojciec w pewnym momencie zachorował. No to znaczy on już jakby bardzo mały. Mhm.
To miał jak psy tutaj mają taką tą poduszkę tutaj, nie? Tak. To tam się taki mały guzik mu zrobił. Ja go kiedyś złapałem i on zaczął bardzo piszczeć. Ja pojechałem do lekarza, lekarz mu to wyciął, no ale nie zaliczył brak. Tylko, że on był młody. No ale na starość mi się zaczęły przerzuty robić. I było coś takiego, na przykład, no psy ze mną śpią, tak? Ja się przekręcałem, na przykład i go uderzyłem. Niechcący w to miejsce. On wiesz, zrywał się z bólu, zasadzał się na mnie, ale buchał w tego syna, wiesz coś, nie? Aha, no i była kotłowanina, no i wiesz, no i też takie było, że... No przykre. Ciężka tam, historia, to jest bardzo ciężka historia. Wiesz co, ja też miałem... A miałeś takiego swojego psa wyjątkowego, takiego najważniejszego, bulterek, takiego, który cię wprowadził w świat? Mój bulterek, baczek. Jest coś takiego, nie? I to było, ja ci powiem szczerze, to był dla mnie bardzo ważny moment w życiu, bo ja wtedy byłem po wypadku, tak? Mając 18 lat, miałem poważny wypadek, byłem od pasa do sparaliżowany. Tak? Nie wiedziałem, tak. Kurczę. No i... Długo? 43 dni. Bo to był taki częściowy paraliż, bo nie miałem przerwanego rdzenia kręgowego. Tylko opuchnięty, trzy, tak? Tylko trzy odpryski z kręgosłupa weszły mi rdzeń kręgowy. Naderwały mi rdzeń, dlatego miałem paraliż częściowy, a nie całkowity. I wiesz, i zazwyczaj jak się mówi, ty tata, psa kupię, to wypierdolę cię z tym psem albo do piwnicy, ten. No. Ale wiesz, kupiłem psa. Może spojrzeli na to rodzice w sposób trochę bardziej łaskawy, no bo jednak byłem po wypadku. No była jakaś taka sytuacja. To jest tak, jak są te memy. Wracam do domu ze szkoły. No Baczek już miał wtedy z pół roku, z 7 miesięcy. I pytam mamy, ty, mama, a gdzie jest Baczek? Z ojcem poszedł na spacer. Wiesz, ale wcześniej nie było, nie? I to był pies, który chodził ze mną wszędzie, wiesz. Jeździł ze mną do pracy, jak gdzieś tam jechałem. No wszystko. Ja i Baczek to praktycznie byliśmy jedna ta, nie? Jedno ciało. I jest ta właśnie ta więź, gdzie ten pies cię wprowadza, daje coś takiego, taką niemożliwą akceptację, zwłaszcza w tym okresie dorastania, nie? To jest bardzo ważne, nie? Kiedy daje takie poczucie własnej wartości, daje poczucie przede wszystkim tej więzi, też, przede wszystkim, przynajmniej ja tak miałem, odkrywasz w pewien sposób siebie na nowo, tak jakby, nie? Bo wiesz, w relacji z innym bytem, nie? Bo jednak ludzie nie rozumie, dużo ludzi nie rozumie pewnej rzeczy. Posiadając psa, czy go kupując, czy adoptując, czy w jakiejśkolwiek go nabywając, to nie pies dostosuje swoje życie do twojego. To ty dostosujesz swoje życie do psa. Taka jest. Jeżeli podchodzisz do sprawy odpowiedzialnie. No oczywiście, bo to... Jeżeli bo to... rozumiesz, o co chodzi z, tak, ze świadomym posiadaniem psa. Bo teraz tak. Pies sobie nie otworzy drzwi. W bloku nie wyjdzie na dwór, tak? Ty musisz przyjść go wyprowadzić. Pies nie pójdzie do sklepu, nie zrobi zakupów. No bo jak, wiesz, no to jesteś za niego odpowiedzialny, wiesz. Wszystko, co starasz się oswoić, to jesteś za to odpowiedzialny do końca życia. No ale tak jak wiesz, tak jak życie pokazało, pełno jest balasów, którzy tego nie rozumieją, nie? I właśnie tutaj, Marcin, chciałem zwrócić uwagę na ważną rzecz. Poruszyliśmy istotny wątek tego niedopasowania człowieka do psa. Tak. I wygląda to tak, że psy, tak samo jak ludzie, mają temperament. Nie? Tak. I ten temperament to jest jakby siła reakcji na bodziec. Dla jednego, wiesz, jak ktoś... Rozmawiałem już o tym też z Mateo, nie? Że jak ktoś krzyknie głośno, to jeden po prostu zwróci uwagę, aha, krzyknął głośno, a inny się wystraszy, ucieknie, pobudzi i tak dalej. I teraz jeżeli ludzie, człowiek i pies są bardzo niedopasowani... Nina! Pod względem tego temperamentu, to mogą być z tego duże problemy. Warto podejmować takie decyzje świadome, nie? Rozumieć, dobrze poczytać o rasie, zanim się coś kupi dziecku. To znaczy, wiesz co, powiem ci tak... Tak. Wtedy jest mniej bezdomności psiej, nie? Mniej poczucia winy. Są różne rasy. Tak jak powiedziałeś, pewne rasy różnią się od siebie temperamentem, no bo normalne, że patrz, to jest taki prosty schemat. Jeżeli weźmiemy pod uwagę teriery typu bull, tak? Tak. Rasa psów, która została wyhodowana przez człowieka, to walk. Na początku, tak, psy rzeźnickie i do powalania byków, łapania za nos i tak dalej. Później strasznie, do walk. No. Wiesz, w którym roku tego zakazali? O 800, nie, 35. 1835 tak. Roku, nie? Od średniowiecza, kurde. I teraz wiesz, a na przykład owczarek. No owczarek musi biegać. Musi biegać, zaganiać, czyli wiesz, nie? Na przykład, nie wiem, ludzie bardzo, bardzo mylnie czasami dobierają zwierzęta do swojego, może nie tyle do swojej majątności, co do swojego miejsca zamieszkania. Bo i teraz zasobu tak, czasu, tak. Ale tak. Nie, bo teraz patrz. Mieszkanie, nie? Mieszkanie. I oni mówią, nie, do mieszkania dużego psa, nie, małego. Tylko, że oni nie wiedzą o tym, że to mały pies,
taki na przykład, nie wiem, no nawet taki Fox Terrier, tak? Jack Russell Terrier, czy coś takiego, to one potrzebują ruchu, one potrzebują cały czas latać, wiesz, bo dokładnie, to tak, zadania, inteligencja. A taki na przykład Molos, taki nie wiem, Mastiff, Bull Mastiff, Dog de Bordeaux, no to jest on przejdzie dwa razy, położy się, wiesz, i cyk, tylko nie ukrywajmy, czy to duży pies czy mały, potrzebuje ruchu. Potrzebuje czasu, zaangażowania, tak. I teraz wracamy znów do tego, co powiedziałem. Nie każdy, nie każdy pies zaakceptuje idiotę i takiego, wiesz, i taką ciemnotę, kurwa, zdziło za właściciela i stąd się bierze, bo tak jak mówisz, poczytać o rasie, czy taka rasa akurat mi jest potrzebna, bo na przykład jeżeli ty jesteś osobą taką, wiesz, nie? No to kup sobie jakiegoś Nowofunlanda, chociaż Nowofunland, powiem, wiesz, znowu siły, woda duży, tak, i tak dalej, tak? Nie wiem, jakiegoś takiego, wiesz, żeby nie potrzebował ruchu, Basseta sobie kup, o, najlepiej, nie? Na przykład, no. Ale gdy jesteś osobą, ja na przykład, jestem osobą aktywną, taką, wiesz, cały czas gdzieś, no to ja potrzebuję też psy, które na przykład latają ze mną, które są, wiesz, dynamiczne, nie? No i tak to, wiesz, wygląda. Tylko widzisz, tak jak na przykład jest bardzo duży problem, polega też na tym, że tak jak i w życiu cywilnym, tak jak i u zwierząt, następuje moda, tak? Pamiętasz, i ona bardzo szkodzi. Pamiętasz, tak, kiedyś tak. Była moda na owczarki niemieckie. Mhm. Później nastąpiła moda na rottweilery. Labradory potem. Później, nie? Była moda na właśnie amstaffy, pitbulle i wszystkie jakieś takie spudlone tego. Później była właśnie moda na labradory. Teraz chwilę była moda na bigle. Później na te buldoszki francuskie, nie? Tak, zgadza się. No i to tak jest. Jesteś, wiecie, obcykany. Jesteś obcykany. To naprawdę, ja myślałem, że jesteś pasjonatem, ale wiesz, niekoniecznie z taką wiedzą, doświadczeniem. A tu się okazuje, że tutaj coś za tym stoi, nie? Szacun, kurde. No, muszę nie wiedziałem. Szczerze, przepraszam, nie doceniłem cię jako rozmówcy. Muszę być, wiesz, na bieżąco w tych tematach, no bo niestety prowadzimy fundację, która, wiesz, może my nie skupiamy się na tyle u nas, że mamy schronisko dla psów, mamy dużo więcej koni, no ale jakby nie patrzeć, wiesz, przeglądam strony, jestem jakimś ambasadorem fundacji, staram się, wiesz, pomagać ile mogę, gdzieś tam pieniążki wpłacać, udostępniać czy coś, no i widzę, co się dzieje, no i to jest, powiem ci, naprawdę, to jest czasami wyje, idę właśnie sobie tutaj lasem, i wyje jak bubr, nie? Bo z bezsilności? No, ta bezsilność, ale powiem ci, ta bezsilność taka, już takie zobojętnienie, wiesz, taka, nie możesz nic zrobić, wiesz, i to jest przykre, nie? Tak. Ja doskonale cię rozumiem, my prowadzimy stowarzyszenie Po To Jestem, które się zajmuje edukacją przede wszystkim, bo ja zrozumiałem, powiesz, po działaniach, jakieś próby pracy w schroniskach i tak dalej, że to się często rozbijało takie pierdoły, tak, że czułem się bezsilny, tak samo załamany. I mówię, będę edukował, opowiadać trzeba o tym, podnosić świadomość ludzi i to pomoże. Ale jakby widzę czasem, widzę dwie postawy ludzi, którzy próbują pomagać. Pierwsza to są tacy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz w tym temacie, to są tacy pomagacze, którzy czują, że muszą pomagać, bo na przykład mieli jakieś traumy w domu, bo całe życie byli zaangażowani w pomaganie komuś innemu i to muszą to przekładać. Takie nieprzepracowana jakaś forma terapii dla nich i często to jest kompulsywne, że pomagają, za chwilę przestają, nie jest to konsekwentne pomaganie i często dużo bardziej szkodzi. I druga forma pomocy to jest taka, gdzie człowiek jest po prostu dojrzały, jest świadom tego, że ma wszystko. Nieważne ile to jest, ale ma takie poczucie, że ma wszystko i chciałby naprawdę pomóc, zaangażować się, żeby nadać swojemu życiu większy sens. Mhm. Ja widzę właśnie z twoim zaangażowaniem i o tym, co mówisz na temat swojej fundacji, na temat jak działasz, że to jest właśnie ta druga postawa, ta prawdziwa. I chciałem się ciebie zapytać, z czego ona wynika? Dlaczego zdecydowałeś się pomagać? I właśnie widzisz, to jest pytanie, które dostaję bardzo często. Na przykład dlaczego pomagam, tak? Mhm. Mam na to dwie, jakby nie patrzeć na to, odpowiedzi. Odpowiedź pierwsza jest taka, ja pytam na przykład, a czemu na przykład ty grasz na pianinie? Miałeś taką pasję, miałeś takie jakieś zafascynowanie, zacząłeś to robić. Nie wiem dlaczego. Jeździłem, mówię, po wsi, wiesz, schodzi, nie? Całe życie. Mhm. Czy od strony mamy, czy od strony taty. No i z tymi zwierzętami się jakoś zafiksowałem, tak? Nienawidzę, jak ktoś mnie ocenia w kategorii, panie Marcin, jaki pan jest dobrym człowiekiem. Ja nie jestem dobrym człowiekiem. To, że pomagam, to, że chcę oddać ile mogę, bo normalne, też ja świata nie zbawię, bo świata się nie da zbawić,
bo świat nie chce zostać zbawiony, tak? Ja uważam, że płacę haracz za bycie złym człowiekiem. Oddaję to. Za bycie złym człowiekiem? Za bycie złym człowiekiem płacę haracz, tak. Oddaję to wszystko. Ile mogę, tak? Ile mogę. Druga sprawa teraz, to co powiedziałeś. Jeżeli chodzi o... Bo jest tak. Są fundacje, tak? I są stowarzyszenia. Ty masz stowarzyszenie, powiedziałeś, ja też mam stowarzyszenie. Znaczy moja Marta ma stowarzyszenie, które nazwała Różana, no bo nie ukrywajmy, jeżeli by nazwała Kwiat Koland, no tak, mogłoby tak, być tak, różnie. Tak. Druga sprawa, tu nie chodzi o moją pychę czy próżność, tylko chodzi o to, że jestem osobą gdzieś... Wykorzystanie zasobu. Rozpoznawalną. Chodźmy, wracamy przez drogę. Dobrze. Tak, przede wszystkim jestem sportowcem, któremu udało się w życiu coś osiągnąć. Mam mordę wytatuowaną, co w dzisiejszych czasach już coraz te twarze bardziej się tatuuje, ale jednak w ten sposób jak ja mam, jestem cały czas gdzieś tam ten. Zapadam w pamięć, mam niewyparzoną mordę, mówię to co myślę, robię to co mówię. I w ten sposób ludziom w jakikolwiek sposób zapadam, dlatego uznaliśmy, że Marta to otworzy. I teraz, żeby otworzyć stowarzyszenie, musi być cały zarząd, tak? Prezes, wiceprezes, skarbnik. Członkowie, 15 cały, osób. Tak, uczestnicy, nienawidzę słowa członkowie, członek. Wiesz, jak się kojarzy członek. Oczywiście. A żeby otworzyć fundację, no sam wiesz, dwie osoby i cyk, tak? Możesz się starać teraz o 1% i tak dalej. Nie musisz... Po dwóch latach, nie? Tak, nie musisz ludzi, można powiedzieć, tak, zafascynować swoją pracą i osobowością, tak? Tak, tak, tak. Stowarzyszenie musi bardziej się starać. I teraz są tylko dwa rodzaje takich instytucji, dwa. Idioci i cwaniaki. Tak, idioci, tak, którzy chcą w cudzysłowie zbawić świat, którzy poświęcają czas, pieniądze, gimnastykują się, a cwaniaki, którzy pod przykrywką empatii wykorzystują ludzi, no napi***a się hajsem, bo inaczej tego nie może powiedzieć. No tak jest i niestety, żeby zacząć dobrze działającą fundację czy stowarzyszenie, dobrze jest już mieć jakiś kapitał, żeby nie uzależniać swojego życia od tego, prawda? To znaczy, wiesz co, to jest raz, ale tak jak na przykład my. My mamy ten plus, że mamy tego Różala, tak? Zarabiam pieniądze jakieś, czy na walkach, czy jakieś mam kontrakty, wiesz, czy z jakimiś firmami, wiesz, odzieżowymi, czy jestem jakąś tam dużą częścią firmy odżywkowej, wiesz, że prowadzę seminaria, prowadzę treningi, wiesz, chodzi, nie? Mam jakieś kontrakty reklamowe, mamy z tego pieniądze. Druga sprawa, mam ten komfort, że na przykład znam bardzo dużo fajnych chłopaków, zawodników, na przykład Michał Materla. Michał Materla przekaże mi koszulkę z autografem. Kurde, ja Michał, on jest gość, mnie tak inspiruje. Ja ją, wiesz, ja ją zlicytuję. Nie wiem, Janek Błachowicz, Łukasz Jurkowski, wiesz. Są firmy, które na przykład w zamian za jakiś tam, wiesz, no za reklamę, no tak, przekażą na jakieś te, wiesz, no to jest fajne, bo to się, mówię, wiąże właśnie cały czas z tą moją osobą, tak. Prowadzimy bazarek. Na bazarku na przykład firma Time Master przekazuje nam jakieś tam zegarki. Krzysiek z firmy Krux Difference kiedyś zrobił z nami takie akcje charytatywne, że były fajne kubki do wylicytowania z na przykład z podobiznami takimi fajnymi, jakby karykaturami Artura Szpilki, tak? Właśnie Michała Materny, moje i tak dalej. Czy kalendarze. Wiesz, my sobie staramy się dawać sobie radę. Robimy oczywiście zbiórki, ale patrz, jest taka sytuacja. Pojawia się ogłoszenie, że jest bardzo zniszczony koń. Chcą go na rzeźnię, nie? No i ludzie do nas to piszą. No to wykupujemy tego konia. Ludzie, żeby pomóc nam w tym wykupieniu, ludzie pomogą. Tylko teraz co dalej? No. Co dalej? On zostaje z wami, nie? Zostaje z nami. Teraz trzeba go... My na przykład mieliśmy takiego sutana, w którym włożyliśmy majątek, tak? No i teraz wykupiliśmy tego konia. I właśnie to, co powiedziałeś. I w tym momencie... Ninka! Nina! Wróć! Szybciutko! No dawaj szybko! No i patrz, właśnie testą, nie? Nina! Musi to przemyśleć. I wiesz, i teraz... I to już jest właśnie ta część pomocy, która powoduje, że ludzie się spełnili. Oni udostępnili post, wpłacili 100 zł na wykup, no koniec. Tak. A z tym koniem co się dzieje? To już mnie nie interesuje, ja pomogłem. Kiedyś przyjechała do nas taka dziewczyna i przywiozła nam psa do adopcji, nie? I pokazuje, że wzięła... Jechałam i była taka matka ze szczeniakami w rowie, nie? I wzięłam dwa szczeniaki, nie? Uratowałam dwa szczeniaki. Mówię, okej, a co z matką i z resztą? No zostawiłam.
Rozumiesz? No i to jest to, nie? To jest, wiesz, ludzie pomagają w kategorii, bo myślą, że wiesz, że właśnie udostępnią jakiś post, ktoś wykupi, wiesz co? I oni czują się spełnieni, nie? To jest pewien psychologiczny aspekt pomagania i dojrzałości do pomagania. Zwróć uwagę na to, że pomagać można tak powierzchownie, żeby zaspokoić swoje jakieś poczucie winy. Dobrze mi się żyje, ludzie dookoła cierpią, właśnie wpłacę 100 zł i już. Tak. Natomiast prawdziwe pomaganie z zaangażowaniem, to wymaga bardzo silnej osobowości. Bo zwróć uwagę na to, że jeżeli pomagasz z serca i angażujesz się, to otwierasz swoje serce i jakby duszę, jesteś zaangażowany w coś i cierpisz. I odkrywasz się na cierpieniu, bo doświadczasz tego cierpienia drugiego człowieka. I wiesz, co jest najgorsze, jakby z mojego punktu widzenia, nie wiem, czy też tak wiesz, to jest ta właśnie bezsilność, która trzeba mieć w sobie bardzo dużo wewnętrznej siły, żeby sobie z tą bezsilnością poradzić. Ja ci powiem, nie? Co jest najgorsze. Najgorsze jest to, wchodzisz w internet, nie? Ludzie się przewijają, tu czytają, tu czyta. Cyk, przewinie. Dlaczego? Bo jest chore zwierzę. No. Ludzie wiedzą o tym, że takie rzeczy się dzieją, tak, ale tak. Oni nie chcą w tym uczestniczyć. Oni podświadomie wiedzą, ale tak ogólnie, tak jakby się nie stał, przewinie. O, już się ma, nie? Chore dziecko. Tak? No, wiesz, chodzi. I to jest słabe. Ja nie, wiesz, nie da ten rady. Świat jest wokół nas, nie? Tak, nie da rady wszystkim pomóc, nie da rady wszystkich zbawić, czy dzieci, czy zwierząt, czy kombatantów. Ale tu wiesz co, tu chodzi o to takie... taką większą empatię wykazywać. Bo ja ci powiem szczerze, gdyby ludzie, tak jak mówisz, edukacja ludzi. To jest najważniejsze. Wyedukowanie, to uważam, że to było, wiesz, inne. Patrz, mówimy o psach, nie? I teraz patrz, historia taka. Siedzisz sobie w domu, nie? No i wyobraź sobie sytuację. Puka do ciebie pies, nie? Hej, weź mnie, zaopiekuj się mną. No nie. Ty psa bierzesz świadomie. Czy go kupujesz, czy go adoptujesz. I ty się tym psem zaczynasz opiekować. Uczysz psa miłości, dajesz mu jeść. Budujesz relacje. Śpi z tobą w łóżku. A nagle w pewnym momencie, nie wiadomo czemu, bo się przeprowadzasz, bo są jakieś, nawet teraz w dzisiejszych czasach są bardzo chłopie, dla niektórych oczywiście, warunki w Polsce, tak? To, do czego doprowadziła nas wierchuszka, która rządzi. Ach. I ludzie wyjeżdżają z Polski i są ogłoszenia. Musimy zostawić, bo jesteśmy zmuszeni wyjechać. Ty, to zadziałaj tak, żebyś nie musiał wyjechać, albo żebyś wziął psa ze sobą. To ja mu powiem tak, oczywiście teraz będzie, że nie porównuj dzieci do psa. Ale jak? Pies to będzie zawsze, ja tak uważam, taki leciutko niedorozwinięty człowiek. Wiesz, chodzi. Tak. I teraz zostawiasz psa, obojętnie, kurwa, ten, a ten pies, co jest? Co się dzieje, nie? Dlaczego? No. On nie wie, co się dzieje. Mało tego. I wtedy doświadczasz tej bezsilności, że widzisz to cierpienie tego psa, a nie potrafisz mu wytłumaczyć, nie? Zwróć uwagę. Zapobije psa, skatuje go, nie? A ten pies i tak się cieszy, jak go widzi. Mhm. Pies jest tak, uważam, no, to jest głupie w psie, że pies na tyle jest właśnie, ma to głupie, że bardziej kocha właściciela niż samego siebie, nie? I to jest, wiesz, i to jest przez to te zwierzęta cierpią, nie? Że tak to jest poukładane. Prezenty pod choinkę, nie? To jest cały czas, Marcin, budowanie świadomości. Ta rozmowa, taka rozmowa i inne, które zamierzam właśnie prowadzić, to jest to, żeby uświadamiać ludziom, że to są po prostu błędy. Coraz więcej ludzi wie, że to jest głupota, że tak nie wolno robić. Natomiast jeszcze dużo, dużo ludzi musi usłyszeć. Patrz, zwróć uwagę, jak to się mówi. Miszka! Misza! To jest najbardziej uparte bydle, nie? Miszka! Chodź tutaj. Słuchaj, to jest tak jak mówią, co kraj to obyczaj, tak? W Polsce pies i kot mają status zwierzęcia towarzyszącego, tak? Ale koń już nie ma. Koń jest zwierzęciem rzeźnym. Tylko, że teraz, jeżeli pójdziemy za prawdą, koń jest ściśle wpisany w historię Polski. Czy wiesz, czy Grunwald, czy Łani, czy Piłsudski. Ostatnio obchodziliśmy kilka lat temu, stulecie, wiesz, odzyskania niepodległości. Piłsudski na czym jeździł? Na ośle czy taczkami? Na koniu, tak? Obnoszenie... Jak ona miała na imię? On miał chyba... Kurczę. I to jest właśnie to, że ja zapomniałem takie rzeczy. Ale to było, ona była przypomnij znana, mi się, bo już pewno będzie mi się działo w głowie cały czas, nie? Kasztanka. O, właśnie, no tak. I teraz słuchaj. Obnoszenie się z symbolami huzarii, tak dźwięcznie. Nawet ostatnio, chyba wczoraj była rocznica właśnie bitwy pod Wiedniem. I wiesz, no i co? Ja ci powiem szczerze, ostatnio zmarł nam jeden z naszych koni, nie?
Ja nie mogę go zjeść, nie mogę go sobie zakopać czy coś. Ja muszę zrobić po rakarzy, przyjeżdżają rakarze. Ja muszę zapłacić za zutylizowanie swojego konia, tak? Mhm. Polskie konie są bardzo chętnie kupowane. Rumunia, Włochy, Francja, Belgia. Dlaczego? Bo kochają mięso polskich koni. No i teraz my jako na przykład sympatycy koni obruszamy się na to, tak? Obruszamy, ale też obruszamy się na przykład na to, że w Chinach jedzą psy. No. No ale u nas jedzą krowy. A w Indiach, wiesz, to jest takie błędne koło, nie? No, wiesz, mi na przykład, jeżeli chodzi, już nie mówimy o psach, mówimy o zwierzęciach, mi całe życie chodziło tylko o to, żeby zwierzę godnie żyło. Jeżeli rodzi się zwierzę, którego przeznaczeniem i całą historią jego życia kończy się w garku, to niech on chociaż żyje godnie. Niech nie będzie bite, umęczane, trzymane w jakimś... Niech widzi niebo. Tak. No bo mówiąc tak kolokwialnie, no życie za życie, tak? Mhm. My pozbawiamy jego życia i je jemy, żebyśmy mogli żyć, tak? No i to takie jest właśnie. A jeszcze zapytam, skąd te wszystkie psy masz? Jakie jest ich pochodzenie? Bo to jest tak, Perun, no. Ten rednos, tak? To jest linia, którą ja będę po prostu dalej hodował, tak? Jest syn jakiegoś twojego psa, tak? Tak, to jest mój pies, to jest jego dziadek. Aha. Bo sytuacja była taka, miałem kiedyś takiego bullteriera, no i byłem żonaty, tak? Mhm. Rozwiodłem się, moja żona miała siostrę bliźniaczkę i ta jej siostra bliźniaczka spotykała się ze swoim chłopakiem. Oni też się rozstali, no ale niestety, ani on nie mógł wziąć tego psa, ani ja, ani ona. No bo ona była kosmetyczką, a tamten pies naprawdę był jak pirania. Niszczył wszystko. No. Jej chłopak też się mógł wziąć, to bo wynajmował mieszkanie i zabronili. No to ja mając tego swojego bulterera, który już był staruszkiem, już miał 11 lat, no wziąłem tamtego pitbula. Wychowały się dwa, ale za chwilę mój bulterek zmarł, prawda? No i tamten ja widziałem, że tak jakby czegoś brakowało. On potrafił na przykład, zostawiałem go na korytarzu u siebie w domu, bo na korytarzu miałem płytki. Wiesz, życie pisze różne scenariusze. Ja uważam, że i tak dla psa jest lepiej 8 godzin samemu w domu, niż całe życie w klatce, w schronisku. Tak. I teraz na przykład, no to tak jest z człowiekiem. Jeżeli się nim zajmiesz odpowiednio, wybiegasz go po tym czasie, to sobie będzie teraz spał. Teraz posłuchaj. Ale wiesz, to jest tak jak z człowiekiem. Teraz sobie idziemy, na przykład któregoś z nas by zaczęło burczeć w brzuchu i mówię, ty, muszę skoczyć w szaczki. Psu też tak może się zdarzyć. Dlatego zostawiałem go na korytarzu, bo tam miałem płytki, tam miał swoje posłanie, w razie awarii nie będzie ten. To rozumiesz, że on potrafił przegryźć drzwi do sypialni, zrobił się z moich ciuchów kojec i się ten po prostu tęsknił za tym bulterierem. Nie chciał być sam. No i dopuściłem go do takiej ładnej suki i wziąłem jego syna. I wychowywały się dwa. Ojciec z synem. No i... Przepraszam, ale tutaj muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć, bo to dla wielu ludzi będzie dobra rada. Bo to trzeba to wykorzystać, wiesz, tą historię. Psy... Ludzie mają zachowania kompulsywne, kiedy mają niezaspokojone... Pamiętaj, że mówisz teraz o tym drugim psie swoim, tak. Jeszcze, nie? Którego wziąłeś. Ale musimy to powiedzieć. Kompulsywne zachowania u psów, u ludzi na początek. Kiedy jesteśmy bardzo pobudzeni, to realizujemy takie zachowania instynktowne, które też pobudzają nas. Czyli na przykład jemy, masturbujemy się, możemy też krzyczeć, nie? Jakieś takie tańczyć, nie? Wyładowywać swoje emocje, no kompulsywnie, nie? Że tak powiem, wyraża się. Jesteśmy pobudzeni, jesteśmy zestresowani na przykład i tak rozładowujemy to napięcie, gdzie normalnie to napięcie było, uzyskalibyśmy coś robiąc. I psy, dla nich podstawowe zachowania instynktowne to kopanie w dołów, gryzienie, rzucie. I one w ten sposób rozładowują napięcie. I teraz jeżeli tęsknią, jeżeli mają potrzebę jakąś takiej bliskości, to one wezmą sobie coś, co pachnie tobą, przewodnikiem jego, członkiem stada, żeby nie czuć się samym, a żując rozładowują to napięcie. Tak. Gryzą kapcie, gryzą gacie często. O, właśnie, dobrze powiedziałeś, bo wiesz co, kupiłem sobie wtedy fajne półbuty, bo szedłem na wesele, ale widocznie tak tęsknił, że musiał mi odgryźć czubki i żyć. No, to tak wiesz, to z tym życiem. No tak jest, no. To tak akurat. No i słuchaj, no i miałem tego ojca, miałem ojca i syna. No i się wychowywały właśnie fajnie we dwa. No to właśnie teraz wracając do tego, ja wtedy jeździłem do Warszawy na treningi. No i zawsze rano wstawałem, wybiegałem je tak, żeby wiesz, były zmęczone, dostały jeść, no i mówię, te 8 godzin sobie pośpią. Ale tak jak mówię, coś się zdarzyło, że musiałem troszeczkę dłużej gdzieś. Posłuchaj, zniszczyły mi mieszkanie w całości. To znaczy tak, jak masz kanty, to się wgryzły w ściany. Przedziurawiły drzwi do sypialni, wyrwały, całe łóżko zdemolowały, buty pogryzły, ciuchy. No, naprawdę bardzo dużo pieniędzy włożyłem w remont mieszkania.
ale wchodzę do domu, patrzę, co się dzieje, a one się cieszą, nie? No. I wiesz, i oczywiście, no rykłem na nią, od razu, wiesz, skuliły się, wiesz, ten, no, no dobra, mówię, chodźcie, nie, poszliśmy na dwór, dzwonię do kolegi, mówię, przywieź mi obiad, proszę cię, postaw mi tam, ten miał firmę taką cateringową. Mhm. On dzwoni do mnie, ty, chatę ci obrobili? Ja mówię, no nie, psy się nudziły. I wiesz, i taka sytuacja, ale to i tak, te dwa psy, które miałem właśnie ojca i syna, nie zrobiły mi tyle złego, ile mój pierwszy bull terrier, nie? Mhm. Tamten to dopiero mi zrobił kaczangę. No i później, wiesz, ten ojciec zmarł, a tego syna nie zdążyłem dopuścić, ale wcześniej dopuszczałem tego, wiesz, mojego pierwszego pitbulla, nie? Mhm. I taki zbieg okoliczności, że syn po moim tym, wiesz, pierwszym pitbullu został krzyżowany z suką mojego przyjaciela. Mhm. No i akurat, wiesz, wziąłem pioruna, a to jest też bardzo dobra linia, bo ten syn, który, znaczy ten mój pierwszy pitbull właśnie, to był pies, którego ojciec był sprowadzony ze Stanów, z takiej jednej z najstarszych hodowli pitbulli na świecie, nie? No i wiesz, po prostu chcę trzymać tą linię dlatego, bo to jest ładna linia, tak? Mhm. A dwa, no to jest, wiesz, taka można powiedzieć rodzina, która jest ze mną od zawsze, nie? No, przedłużasz to, wiesz, rozumiem. A to. Poza tym tak, no suki są wysterylizowane, dlatego na przykład tak jak Ninka. Ninka wygląda, że jest utyta, tak? One dzień dnia ze mną biegają 5 km, jeżdżę na kładzie i one biegają, tu pójdziemy sobie w las. Mhm. I one biegają za, wszystkie tak samo, nie? No i wiesz, piorun jest wytegowany, no one wiesz, że mają już hormonalnie wytegowane po sterylizacji, no to są leciutko utyty. Ale tak. A jak często je karmisz? Dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie? Wiesz co, ja też miałem, mam dwa psy. Wcześniej oczywiście całe życie miałem psy od dzieciaka najmłodszego. I dochodzę do wniosku, że jak pies skończy tak dwa lata, to jest moje, to jest nie to, że jakieś tam jakąś szkołą kieruję, że raz dziennie jak dostaję jeść, to jest w porządku. Znaczy wiesz, ja ci powiem szczerze, może też bym dawał im raz dziennie, żeby one cały czas nie były aktywnie wysuć, nie? Mhm. One cały czas są aktywne, no cały tak, czas ganiają cały czas. No to no. Wiesz, to dostają dwa. Kiedyś taki wiesz, posiłek, można powiedzieć treściwy, nie na spokój. Nie, bo tak się zaczęła na kolegę. To wiesz, taki posiłek treściwy, ty tam jakieś tam mięcho, coś takiego, nie? Dawałem raz dziennie, ale dostęp do suchej miały cały czas. Rozumiem. Ciała to sobie tam chrupnęła i tak dalej. No ale jak mieszkałem w bloku, na przykład miałem te dwa pitbulle, często miałem bacierka, tak? Tutaj jak mieszkałem, jak mam te psy, no to gdybym postawił im otwartą suchą, no to od razu by wszystko zżarły, nie? To wiesz, to by mi jeszcze im się krzywda stała. Znam to, dlatego znam dostają, to, mi też dostają, opierniczyły kiedyś pół worka, dostają, no. Dostają, wiesz, dostają dwa razy dziennie. Rano dostają, tak może śniadanie, no i później dostają tak na południe albo po bieganiu, czyli na przykład ja z nimi pobiegam tak na przykład, zawsze dostają tak koło 9 rano, jak wstajemy, no i tak koło 15-16, nie? Wiesz, co jest dobre? I zwłaszcza w przypadku pitbulli, terrierów typu bull, one mają, wiesz, psy jakby różnią się rasami, rasy przede wszystkim się różniły nie wyglądem, tylko elementami instynktu łowieckiego, który był wzmocniony. Czyli instynkt łowiecki się składa z następujących faz. To masz wpatrywanie, podchodzenie, pogoń, chwytanie, rozszarpanie, zjedzenie, nie? I na przykład, zobacz, wpatrujące psy, no to na przykład pointery, nie? Że on podejdzie, wystawi ci i się zatrzymuje na tym, ten instynkt łowiecki i ten był wzmacniany. Potem na przykład chwytanie to goldeny. On wyciągnie kaczkę z wody, ale już nie wie, co z nią zrobić, nie? Tak. Pogoń to harty. One goni i też już... Gończy. Tak, dokładnie. A w przypadku terrierów to już jest rozszarpywanie. One realizują pełny instynkt łowiecki, no to jest, nie? Właśnie na przykład bull terrier. Bull terrier przecież to były szczurołapy, nie? Tak, wiesz, jakie są najlepsze w ogóle rekord, nie wiem, czy to jest dalej aktualny, ale jak terrier, nie wiem, czy wiesz, jak wygląda. Mały, niepozorny piesek, one tam na statkach też szczury łapały. No, ale w każdym razie, zdrowo jest tak, jak na przykład po spacerze dasz się psu poszarpać, pogryźć jakiegoś szarpaka czy coś, żeby on się poszarpał, bo to powoduje, że jemu się produkuje więcej kwasów trawiennych. I po tym szarpaniu dać psu jeść, to on wtedy zdrowiej trawi i zdrowiej śpi. Wiesz, taka, ja tak to stosuję, znaczy, to fajnie zawsze, działa. Ja zawsze daję tak, że na przykład, jak, no jestem też człowiekiem, też mam swoje zobowiązania, tak? Jak na przykład nie dam rady, bo na przykład tak, jak dostałem jeść o 16, no to staram się, żeby tak wiesz, godzinę wcześniej pobiegały, nie? I później, żeby zjadły. Albo jak nie dam rady, to na przykład jak, wiesz, jak zjedzą, no to staram się, żeby tak po jedzeniu mniej więcej tak tam godzinę, półtora pobiegały, nie? Czyli tak wiesz, godzinę przed jedzeniem albo tak godzinę, półtora po jedzeniu, nie?
żeby to wszystko tak się jakoś zategowało. Nie? Słuchaj, ja chciałem Ciebie jeszcze jedną rzecz zapytać, bo niewątpliwie jesteś tą osobą, która potrafi nawiązać taki kontakt z psem, że tak powiedzmy, można to powiedzieć, naturszczykiem, nie? No. Niektórzy muszą się tego uczyć, nie? A niektórym to po prostu wychodzi, że te psy podążają, nie? I też mówiłeś o tej duchowej więzi, nie? Takiej postawie, że po prostu, no wiesz, kładłeś się, kurczę, w budzie dla psów, tak? Byłeś z tymi psami. Jak myślisz, co zrobić, żeby taką więź realizować? To się tam po prostu przytrafia? Czy to trzeba coś w głowie sobie przestawić, czy w sercu? Od czego to zależy? Ja uważam, że po prostu trzeba kochać zwierzęta. Ja mam dużo kolegów, którzy tak samo są zbzikowani na punkcie psów, jak ja, na przykład no Artur Szpilka, tak? Który... O, z nim chciałbym pogadać. Także na przykład Łukasz Jarosz, który ma swoje dwa haskie. No, kto tam jeszcze z takich moich bliskich znajomych? Ciężko mi teraz tak na szybko znaleźć. No tak, tak, ale... Ale mam, jest tak, no te dwie osoby akurat przyszły. No Łukasz, bo akurat dzisiaj oglądałem, jak Łukasz wrzuca jakąś relację. No Artur, no to non stop, tak? No Michał Materla teraz też ma suczkę bodajże po psie Artura. On ma American Bully chyba, tak? Tak. Powiem Ci, że... Chodzi o tą więź, nie? Czy to się po prostu nam przytrafia? Ja myślę, że wiesz, że na pewno świadomość ludzi, tak jak powiedziałeś, wzrasta. Ogólnie nazywam czasy, w których żyjemy, deewolucją, tak? W pewnych schematach. Ale jednak następuje też miałem kiedyś taką refleksję, Też następuje jakaś tam ewolucja, no bo jednak coraz więcej jest nacisku, żeby te psy nie były trzymane na łańcuchach, wiesz, chociaż no też się zdarzają jeszcze jakieś takie patologie i tak dalej. No ale jest coraz większy taki nacisk, wiesz, ludzie patrząc na to też tak, wiesz, trochę do tego inaczej podchodzą. Kurczę, no nie wiem, nie ma chyba takiego zero-jedynkowego przepisu, żeby tą więź zbudować, tak, nie? Tak, tu po prostu, wiesz, albo będziesz ją miał, albo nie będziesz jej miał, nie? Na przykład, no moja mama, gdy mieszkałem, bo 25 lat miałem, jak się z domu wyprowadziłem, właśnie do mojej na tamtą porę przyszłej żony, teraz już byłej, no to miała tego baczera naszego, tak? Tego naszego bullteriera. No to żył z nami 7 lat, no bo ja się mówię, wyprowadziłem, jak miałem 25 lat, a 18 lat jak go kupiłem, a mimo to moja mama boi się psów. Tak? Przyjeżdża do nas, no mam całe te statko, tutaj ta podejdzie, tutaj no Gabrysia. Gabcio jest ulubienicą mojej mamy, nie? Gabcio, zobacz Gabcio, jak idzie pazać, ona mi się łamie w pupać. Zobacz. I Gabcio, i na przykład Gabcio jest ulubienicą mojej mamy. A na przykład jak podejdzie Peru, no to wiesz, dobry piesek, wiesz, ale widzę, że mama jest tak, wiesz, ten chodź, zawiniem się, także wiesz, nie? A historia tych psów to jest taka, no tak, jak Perun to mówiłem w linii, Ninka, gdzie jest ta biała, poszła gdzieś w las, ona żyje swoim życiem, Gabrysia, Nina, dawaj! Ninkę z Niną to jest taka sytuacja, ja jestem ambasadorem tej fundacji AST. I Monika zapytała mnie, bo akurat byłem w Gdańsku, czy po trasie nie zabrałbym właśnie Niny ze Starogardu Gdańskiego, czy tam z Czewa, nie pamiętam. Bo będzie do adopcji, bo została zabrana z patologii jakiejś tam, nie? Słuchaj, no pojechałem po tą suczkę, wziąłem ją, pogadaliśmy sobie w trasie, nawiązała się jakaś więź, przeszła z tylniego siedzenia na przednie. Ja mam Dodge Rama, jak widziałeś, no, położyła się na tym podłokietniku i tak, wiesz, leżała. Przyjechaliśmy do domu, ja wtedy miałem tego właśnie mojego drugiego pitbulla. Miał na imię Szatan. No i z Szatanem, jak się zobaczyły, no to stary, powiem Ci tak, Szatan po śmierci swojego ojca, tak, był bardzo to wiesz, ja Ci powiem szczerze, ja miałem agresywne psy. Miałem bardzo agresywne psy. To też ja je tak wyszkoliłem, to nie było tak, że to było samopas. Ja je wyszło, mieszkałem w bloku, mieszkałem sam. Często, wiesz, ja wiem, że jak przyjdzie naprawdę jakiś tam dobry złodziej, to wiesz, szukam je gazem czy coś, wiesz, nie? Ale jednak pies to jest pies, tak? No. Poza tym ja jestem typem samotnika, świadomość, że są obrzala psy. Dobra. Powodowało, że wiesz, nie? Przerywnik, muszę Ci to powiedzieć. No. Ja, moja druga praca to była tak, że ja pracowałem jako terapeuta w zakładzie karnym, do spraw uzależnień.
I tam rozmawiałem z osobami, które miały doświadczenie w włamywaniu się do domów, nie? No. I oni tam często nawielcają okna i w ten sposób przez te nawielcane okna wchodzą. I dla nich mówi najgorsze alarm, żaden alarm, bo tam mają jamery, zagłuszacze i tak dalej. Jak pies śpi w domu. No. Bo jak oni przy tych oknach grzebią, to ten pies zawsze zaszczeka. No. I to szczekanie po prostu jest masakryczne, że oni, jak widzieli, że pies jest z domu, to często odpuszczali, nie? I wiesz, i u mnie te psy były agresywne, tak? Tak jak wspomniałem. No. Ja to zrobiłem świadomie. I jak zmarł ojciec szatana, no to szatan stał się taki nagle, wiesz, nigdy nie było kontaktu na przykład z psami, wiesz, no bo na psy też były agresywne. I wiesz, jak podeszła do niego pierwszy raz Nina, to on się zsikał. On się zsikał, wiesz, co to, wiesz, co schodzi. Ale nagle, dwa dni, on takim stał się, wiesz, chodził, wiesz, do siatki podbiegał, warczał, wiesz, rzucał się. Tak jakby nagle wstąpiła w niego dusza jego ojca, nie? Ale ciekawe, bo jest kobieta, no. Wiesz, chodź, nie? Ja tego obserwowałem. No i w poniedziałek miałem Ninę odwieźć. No ale dzwonię do Moniki, mówię, ty, Nina zostaje u nas. Tak, normalnie zakochała się w szatanie, koniec. I później była sytuacja, że Miszka się pojawiła. Ja mówię, dobra, Monia, bo szukacie dla niej domu, no to ja biorę Miszkę. No i wziąłem Miszkę i była Miszka. Właściwie szatan i ten. Później była sytuacja, że... Gabcio, dawaj. Mama Gabrysi to była taka, no, dzika suka, latała tutaj po wsi. No i oszczeniła się, tak? I były cztery właśnie suczki. I Marta, jadąc, zawożąc syna naszego do szkoły, zobaczyła te suczki. No i wzięła te suczki, trzy od razu poszły do adopcji, a Gabcia została. Ja mówię, dobra, to niech za nim zostanie. I jeszcze lata taki mały, rudy tutaj. Tak, coś, tak, tak. Coś ala, taki kędzierzawy trochę, tak? Coś ala taki terierowaty. No, jak ten, no to przypałętał się, tu się kręcił, wiesz, nie? Dostał jeść raz, tak? Dostał raz jeść, drugi raz zaczął, wiesz, za Martą chodzić. No i tak został, nie? I mamy taki. Mówię, no był jeszcze ten szatan, ale zmarł nam, że z naszej wiosny, nie? 13 lat miał. Śmierć psa to jest bardzo trudny czas, zwłaszcza takiego, do którego jesteś przywiązany. Tak. Ja to bardzo, bardzo przeżywałem, Marcin, tak naprawdę. Że... Znaczy mi nie musisz mówić, bo ja tak samo przeżywałem, bo wiesz, ja ci powiem szczerze, jeżeli pies jeszcze umiera sam, po prostu, zasypia i tak dalej. Tak. Ale jak jesteś w sytuacji, że musisz uśpić, no. No właśnie, ja musiałem 3 razy już uśpić psa, nie? Dokładnie. Ostatni spacer, cały ten, to jest ten rytuał. Wiesz, tak... i tu jest, ja ci powiem szczerze, my to mamy jeszcze o tyle spotęgowane, że my mamy jeszcze i konie i tak dalej, tak? I powiem ci, co jest... Jak sobie z tym radzisz w ogóle? Nie radzę sobie. No. Nie, ja sobie nie radzę. Wydawałoby się, że człowiek im więcej tego w życiu zazna, tym będzie bardziej odporny, twardszy. Tak, tak, tak. Nieprawda. Może nie za każdym razem będzie to samo, tak? Ale będzie, bo na przykład jak zmarł mój pierwszy bull terrier, to przeżyłem to bardzo, nie? Moja taka pierwsza miłość psia, wiesz, chodzi, nie? Jak musiałem uśpić tego mojego pierwszego pitbulla, no to było też bardzo, bardzo dla mnie takie, wiesz, no to ciężkie dla mnie było. Jak zmarł szatan, no to może nie tyle, że nie przeżyłem tego, tylko że kurczę, tak inaczej to troszeczkę przeżyłem. Płakałem, ciężko mi było, ale nie wiem, czy z szatanem nie było takiej więzi bardzo dużej, wiesz, chodzi, nie? Bo to już był mój trzeci pies. Wychowywał się ze swoim ojcem, później wychowywał się z Niną, wiesz, chodzi, nie? I tu już było tak, że ta jakaś spuścizna po nim została. Wiesz, tak, no, na przykład, no. Wiesz, no nie wiem, jak zareaguje, jak mi któraś, wiesz, umrze. No to są moje pierwsze dziewczyny, tak? To wiesz, to też inaczej. Ja tylko znajduję jedno wytchnienie w takiej sytuacji, bo to jest, mi to wraca w najgorszych takich wspomnieniach, wiesz, ta chwila, kiedy zawozisz tego psa, albo ja to tak inaczej zorganizowałem, że po prostu podjechałem pod klinikę, a ten weterynarz też podjechał. No w każdym razie, wiesz, co mi pomaga? Kiedy sobie myślę, że jakie ten pies miał życie. Że on miał dobre życie, że miał dobre psie życie. Jak i to był mi chory, daje to taką teraz ulgę. Nie cierpi. No? I jak był chory, teraz nie cierpi. Wiesz, i tu jest właśnie, patrz, sytuacja, ja to nazywam zabawą w Boga. Bo teraz tak, widzisz, że zwierzę cierpi, nie? Wiesz, że pomagając mu, ty tylko łechtasz swój egoizm. Bo ty chcesz, żeby to zwierzę było cały czas przy tobie, bo je kochasz. Tak. Ale w ten sposób ono cierpi. I teraz sytuacja taka, kiedy jest kurwa granica, bo powiem ci sytuację taką na przykład z naszym koniem. No była sytuacja, mieliśmy takiego konika sułtana, nie? Uratowaliśmy go,
włożyliśmy w niego majątek pieniędzy, tak? No oczywiście wiesz, teraz co jest dla kogo majątkiem, tak? Mhm. Dla nas to było naprawdę dużo pieniędzy, bardzo dużo pomogli nam ludzie. No i teraz sułtan w pewnym momencie zgasł. Szedł, już przewracał się u własne nogi, wiesz, choć nie. Widzisz po koniu, jak jest taki, wiesz. On w naturze już by nie przetrwał. On już tak. I teraz no, przyjechał weterynarz, nasz przyjaciel, nie jakiś tam koniował, tylko przyjaciel, który mówi. No niestety, co będę was oszukiwał. Porobiliśmy wszystkie badania, jest ten. No i teraz najpierw koniowi daje się głupiego Jasia, żeby koń się przewrócił, tak? Znaczy, żeby się położył, on się nie przewracał, on się kładzie. To posłuchaj, dostał poczwórną dawkę, on stał. I teraz te przemyślenia. A może jeszcze no, nie? No, tak. Może tak, ty tak, płaczesz, tak, patrzysz tak. Na jego, się mówisz, przewróć się, przewróć się. A on stoi. No i w końcu, wiesz, położył się, no i dostał zastrzyk i zasnął. Nie? I teraz sułtan zmarł, mija jakiś okres czasu, to samo zaczyna się robić z naszą Zośką. Zośka ogólnie, jak chodzi o ciało, nie? Zdrowa, jak ktoś mówi, jak koń. No ale miała zepsute kopyto, ogólnie my ją adoptowaliśmy jak... miała... Ona chodziła w ten sposób, jak koń chodzi tak, to ona chodziła tak. Kopyto miała wygięte. Nasz weterynarz zrobił jej ortopedyczne podkowy i tak dalej. Doprowadził tą nogę do jakiejś tam... jakiejś egzystencji. Ortezy jakieś, tak? Tak. No ale suma summarum to się rozwijało tam coś, jakieś dziadostwo. Ona nie miała raka i ona nie mogła chodzić. Ona nawet nie stawiała tej nogi. No i wiesz, no i co? No i znów ta sama sytuacja, nie? No i widzisz, no i jeszcze tych sytuacji czeka nas wuchta, nie? A gotowość na to, żeby je przeżywać, nie to, to jest ogromne, tak, tak, to nie jest, to jest ogromne wyzwanie. Nie się na to, nie? Teraz tak. Kurde, stary, wiesz co? Ja myślałem, że ta rozmowa będzie trochę taka, że sobie pożartujemy. Ale to jest piękna rozmowa. Ale to jest piękna rozmowa. Powiedz temat, na który możemy sobie pożartować, nie. Bo jak jest temat nie. poważny, to dziwne, że na ten temat żartować. Nie, 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 to nie. tak jak bym ci powiedział, haha, wiesz co? I wtedy na umarł szatan. Haha, ale było śmiesznie. Nie, to jest, nie, to wiesz, jest, to jest improwizacja. Ludzie, ale wiesz co, ludzie oczekują czasami, tak jak na przykład, wiesz, czasami tam dojdzie do mnie jakieś coś i na przykład jest, ten znów doli to samo. Ale to jest moje życie. To jak ja raz powiedziałem o takiej sytuacji w ten sposób, to co drugi raz powiedziałeś w inny sposób? No nie. Za każdym razem też trafiasz do innych nowych ludzi, nie? A to jest istotne. Jeżeli masz coś przekaz, jeżeli twoim życiem coś opowiadasz, coś przekazujesz, no to to robisz. Kurwa, Kościół robi to od 2000 lat. Cały czas gadają to samo. To dlaczego... Jaki hajs. No, chociaż my się tego od nich nauczmy, nie? Powtarzajmy, może to wbijemy ludziom do głowy. My mówimy o tym, że właśnie pies, członek rodziny i w ogóle. A czego uważasz, twoim zdaniem, moglibyśmy się nauczyć od psów? Tego właśnie takiej wierności. To znaczy ta wierność, no opa, jest dziecko. No, widzę. Ta wierność to też trochę jest taka, wiesz, w cudzysłowie, bo gdy pies poczuje suche wścieczką, to z jego wiernością wiesz, jak jest, nie? Albo tak jak mówimy na przykład bieg. Tak jak mówimy na przykład o włamaniach. No i na przykład dostanie bardzo dobry smakowy. To też tą z tym pilnowaniem, bo żeby... No, dokładnie. Ale przede wszystkim, wiesz, takiej wierności. Oni mówili o tym, że jak jest w domu zamknięty, wiesz, no, jest noc, nie? Tak, wiesz, takiej wierności, takiej lojalności, tak? Tego, że wiesz, że jest gotowy naprawdę dla swojego opiekuna. No, życie opiekuna jest dla niego wiele ważniejsze niż swoje. Bycie tak? z nim, nie? To jest tak jak na przykład ratownicy, wiesz, na przykład ratownicy górscy, tak? Mhm. Czy wodni, czy strażacy. Którzy, wiesz, poświęcają się często, żeby ratować ludzi kosztem swojego życia, nie? Mhm. To jest właśnie tak, można to porównać, nie? I wiesz co, i ty jesteś też bardzo zajętym człowiekiem, bardzo intensywnie żyjesz, wykorzystujesz każdą chwilę. Ja też coś o tym wiem, bo i działalność gospodarcza, i właśnie firma. Nina, Misza. I stowarzyszenie, i też prowadzimy takie warsztaty terapii zajęciowej dla 40 osób z niepełnosprawnością w Dzwonowie, w zachodniopomorskim. I powiem ci, że co ja mam dzięki tym spacerom, to jest takie wytchnienie. Ja się od nich próbuję uczyć bycia tu i teraz. Bo rzadko tak mam, tylko w relacji z dziećmi i właśnie z psami, że będąc na tym spacerze i patrząc na to, jak pies się bawi, jak się dobrze bawi, ja czuję radość. Czuję radość z tego, że one są szczęśliwe. Ja ci powiem tak. Jak ja mieszkałem w mieście, to może bardziej to czułem, bo starałem się wykorzystać każdą chwilę wolną do wyjazdu z psami do lasu, tak? Mhm. Brałem samochód i mniej więcej też przyjeżdżałem w te okolice, gdzie dzisiaj mieszkamy. Żeby się odstresować, odreagować, wiesz, żeby to wszystko cały ten syf, nie? Teraz na przykład, jak mieszkam tutaj cały czas, to już jest dla mnie taką normalnością. No otworzę drzwi i mam las, tak? Mhm.
ale mi na przykład, wiesz, daje takie wyłączenie się, takie wyciszenie się, wiesz, ogólnie powiem ci szczerze, że moje życie, no to jest tam non-stop jakaś adrenalina, tak, czy to sportowa, czy jakaś tam życiowa. I też jej potrzebujesz. Tak, ale powiem ci coraz mniej, bo z wiekiem zauważyłem, że najwięcej czego potrzebuję to świętego spokoju. No bo też jesteś też spełnionym człowiekiem. Tak, nie? Jestem spełniony, zrobiłem swoje naprawdę w życiu dużo i to mi daje. Tylko powiem ci szczerze, taka cisza i spokój, tak jak teraz jesteśmy sobie na spacerze z psami, idziesz, patrzysz sobie na psy, wiesz, i tak dalej, ty się resetujesz, powoduje mega spokój. Ale jeżeli masz jakiś problem, na przykład tak jak teraz, no to akurat się na nim nie skupią, bo sobie idziemy i gadamy. Ale jak jest jakiś taki mega problem, to on też się potęguje, bo to jest właśnie troszeczkę minus tego spokoju, bo na niczym nie potrafisz się, wiesz, nic ci nie absorbuje czasu, masz dużo wolnego i ten mały problem, wiesz, cały czas z tej głowy ci siedzi. Tak, nie licz go, no. A następny taki schemat tego jest taki, że tu się resetujesz. Cały czas spokój, cisza, wiesz. I nagle przychodzi ten moment, że trzeba pojechać do miasta, nie? No i wtedy pierwsze skrzyżowanie i już wiesz, i już wentyl kipi, nie? No niestety, nie znałem tego. Tak, natomiast dla wielu ludzi, którzy mają psy i widzą, jak widzę, że wychodzą na smyczy, na torowisko w centrum miasta i patrzą cały czas w telefon, traktują spacer z psem jako przykry obowiązek, to moim zdaniem marnują tak doskonałą okazję do tego, żeby się wyciszyć. Żeby po prostu popatrzeć, wiesz, na tego psa i próbować być jak on. Cieszyć się tą chwilą, tym momentem. Znaczy, korzystać w pełni z tego, co jest. Telefon w dzisiejszych czasach, no to jest wędka, na którą zostaliśmy wszyscy złapani. Niestety. I tutaj właśnie, tak jak mówisz, sytuacja, nawet jakiegoś spaceru z psem czy coś, to nawet spacer z psem, siedzi dwóch kolegów, koleżanka i zamiast gadać ze sobą, to siedzą w telefonach, no, nie? To no, wiesz, no. To po prostu zostaliśmy to złapani, ktoś wynalazł bardzo fajny patent, żeby nas ubezwłasnowolnić, no i tak jest, nie? Ale psy, dzieci małe, które jeszcze nie siedzą przy tym telefonie, no, to jest też, no, tak, znaczy, wiesz, łapią to... cię za mordę i ściągają na ziemię, tutaj, patrz, tak, jest świat, tu jest życie, nie? No, ja tak przynajmniej mam, staram się, ale oczywiście też telefon to jest coś, co bardzo wciąga, nie? Tak, jeśli chodzi o psy, to masz teraz ich ile? Pięć, tak? Pięć psów. Znaczy w sumie moje to są cztery, bo Jackson to nie jest nasza banda. On jest bardziej Marty, nie? On wszędzie z Martą i tak dalej. Aha. Ale tak jak teraz idziemy sobie, idzie cała czwórka i Jackson gdzieś tam się pojawił, no to już go nie ma, widzisz. Czwórka cały czas się trzyma, tak? No tak, i wcześniej też się zgubił. A no. Jacksona nie ma, on lata swoimi ścieżkami. Ale ogólnie jest pięć. Ale tolerują go, nie robią mu krzywdy, nie, no, nie to tego. Jest nasz, to jest nasz pies, ale wiesz, ale ogólnie z nami się nie trzyma. A jak karmisz, to karmisz się wszystkie razem, rzucasz im tą karmę, czy oddzielnie, to znaczy, jak to robisz? To, być, tak. To są czerwone strefy, jedzenie... Nie, wszystkie jedzą razem. Tak? Tak, miejska jest ustępstwa. Wiesz, to wszystko też się rodziło w kategorii, jak było z psami. Na przykład, gdy był szatan, to szatan jadł w jednej misce z Niną, tak? No. Jak przyszła Miszka, no to tak jakby Miszka nie tyle zdominowała Ninę, no to się przepychała, wiesz, i tak dalej, nie? I Nina po prostu powiedziała, dobra, weź se żryj ty. I poszła sobie i tak. Za szatana, jak szatan mi umarł, no to za szatana zaczął jeść Perun w tej misce. Z boku Peruna je Nina, przepraszam, Misza. Ninka je z boku całkowicie od nich. I Gabrysia, jako że przyszła ostatnia, no to dawałem jej naprzeciwko Peruna tego, że wiesz, tak jakby plecami do siebie, nie? Ale jest coś takiego, że na przykład nie ma rywalizacji o jedzenie. Mój kolega ma psa. Noga, obejdź, między nogami, siad, ty, zostań, nie? No. Ale nie może mu zabrać miski. Naprawdę? Bo jest, i on to odpuścił. Chuj, tu go wychowywałem, tu mu odpuszczę. No wiesz, nie? No moim zdaniem to jest podstawa, nie? Ja mu też tłumaczyłem, ale wiesz, no. I teraz kwestia jest taka, u mnie na przykład nie ma dominacji o jedzeniu. No to ona, dziecko przyjdzie do domu, wiesz, będzie chciało za miskę złapać czy tak, coś. Tak, i to jest właśnie, no. to jest ten temat, o którym rozmawialiśmy, ty do mnie dzwoniłeś. Ludziom się wydaje, że rozumieją psy. Tak, w pewnym aspekcie tak, ale zostaje zawsze ten margines, że to jest zwierzę. Dokładnie tak. Dużo w życiu, dużo się spotkałem, tak samo ja miałem tą sytuację z tym ojcem szatana.
że zaczął się rzucać. Ludzie teraz, że agresywny, że to. Ludzie na przykład nie dopuszczają do siebie, że a może on robi z bólu, bo go coś boli, odreagowuje w ten sposób. No i na przykład z tym ojcem szatana, tak było, on się rzucał z bólu, wiesz. I teraz... I znowu zachowanie kompulsywne. Masz ból, masz niespełnioną potrzebę homeostazy i tak, i odreagowujesz. Wiesz. I ludzie też są agresywni, jak im jest źle w życiu, nie? No dokładnie, stres, ale wiesz... To bardziej kobiety. Ja ci powiem szczerze, na przykład tak jak sportowcy, no dużo sportowców, ja nie wiem, że wszyscy, ale dużo sportowców bierze na przykład sterydy i tak dalej, i tak dalej. I później jest akcja, bierzesz sterydy, jesteś agresywny. No to mnie nie nie jest agresywny, nie? No i wiesz, i tak jest odpowiedź. I teraz wiesz, na przykład u mnie sami jest tak, że nie ma żadnej dominacji o jedzenie. Każdy ma swoją miskę, zje, odchodzi. Nie żre innemu. Jak ktoś coś tam nie doje, no to normalne, że na razie nie ruszają. Ale tak jak widzą, że ja nie patrzę, to wiesz, stoisz, szczególnie czarna. A tu jest łakoma, o Boże, najbardziej łakoma, nie? Misza, papu! Papu? Nie, teraz to może nie wiem. Bo wie, że na pewno ale nie jak tylko krzyknę papu, to raz jest. I słuchaj. I tak spojrzy się, idzie, zatrzyma się, patrzy. Jak nie widzę, to ile zeżre? I tylko mówię, Misza, nie twoje misko, nie żryj tego. To ona idzie, biegnie i tak wiesz, wypuszcza niby. I stoi, patrzy, no zeżryj to, no przecież ja tego nie zjem, nie? I zje, ale tak wiesz, jak już po jedzeniu psy odpuszczą, to tak wiesz, wiesz ogólnie tak, Perun nie. Perun ma, dostanie dwa razy dzień, no ma, że dostaje więcej, bo teraz na przykład jadę na kładzie. To robię 5 km z nimi codziennie. To Perun w tym czasie zrobi z 8. Bo biegnie kłada, biegnie w bok ten. Te znowu robią ze 3 nieraz, nie? Bo jadę, wiedzą, że będę tą drogą wracał, to już nie wiesz, nie ten. Ale są i łakome. Gabi może nie, ale Misza i Nina to są tak łakome, że żarłyby aż chyba pękły, nie? I to też nie wiem skąd się wziął, bo ani nie są ze schroniska, wiesz. Ani nie były nigdy, wiesz, zagłodzone. U mnie mają zawsze mega, wiesz, wszystko. No ale tak mają, nie? Ja mam dwa goldeny. Te goldeny to już całkiem mają, wiesz, czają strasznie. I akurat te moje psy, jeden ma 13 lat, suczka, i druga ma rok, bo to fajnie jest, wiesz, jak ma starszego psa, żeby wziąć młodszego, żeby ten starszy nauczył go, nie? I też bardzo ubolewam, akurat wtedy budowałem dom, że ona nie ma potomstwa, bo idzie po mojej Gai, nie? Oj, Gaję to kocham po prostu na życie. Na przykład musisz bardzo uważać, bo one mają bardzo tendencję do tycia, nie? Oj, dlatego właśnie karmię raz dziennie, dlatego z nimi też dużo biegam, no, spędzam dużo czasu, ale... No to tak jak powiedziałeś, nie każda rasa jest taka sama, nie? Tak, ale powiem ci, że ja, gdzie no powiedzmy, że jestem świadomym przewodnikiem psa, bo nie lubię słowa posiadaczem psa i wiesz, i żyję z nimi i muszę oddzielnie im dawać jeść, bo ta starsza po prostu goni te małe, zabiera jej, no pierdziela jej wszystko. No, no Perun ma około 6 lat, no. Waży około 41 kg, on dostaje dwa razy dziennie jeść. No wiesz, on cały czas biega. A ma potomstwo już? Właśnie nie, będę go chciał go dopuścić. No to trzeba, no. Na przyrząd. Chodź, wracam. Perun! Będę chciał go dopuścić na tą jesień, nie na tą jesień, tylko na przyszłą jesień. Teraz już mamy, już mamy jesień, tylko na przyszłą jesień właśnie, żeby wiesz, w razie mieć potomstwo po nim. Powiedz, że mieszkasz w pięknym miejscu. Fajnie tutaj jest, no naprawdę. No to jest fakt, wiesz, ostatni dom przy lesie. Dla wielu ludzi o tym marzę, o czymś takim, nie? Ja też o tym marzyłem i moje marzenie spełniła moja żona. Bo ja bym nie budował domu, to ona zbudowała, ona miała działkę, czyli wziąłem sobie z dobrym posagiem kobietę. No, to i wiesz, jak to się nazywa. Ja bym bardziej kupił dom, tak? Wyczekał, wiesz, mieliśmy gdzie mieszkać, mieliśmy obydwoje mieszkania, ja miałem swoje, Marta swoje. Wiesz, ona sprzedała swoje mieszkanie, zaczęła budować, później ja sprzedałem swoje, dokończyliśmy to wszystko i się przeprowadziliśmy. Ale ja bym wyczekał momentu i kupił już gotowy dom, wiesz, chodzi, nie? To naprawdę ona musiała to kupić tak mi wiesz, zdrowiem, bo to wiesz, z tymi budowlańcami. Wiem o co chodzi. My też budowaliśmy to, tak doskonale dalej. To rozumiem. A ty kariera wtedy się poświęcałeś tam, ja wiesz, tak znaczy, wiesz co, może i to, że ona nawet chyba nie chciała, żebym ja ingerował, bo w nerwach może wpadł w amok, to mogło, wiesz, i tak dalej. Ale no, suma summarum, mamy, jestem za to wdzięczny. Właśnie fajna też taka lokalizacja, że wychodzisz w prawo, masz las, w lewo masz las, nie? To jest fajne. No i to jest właśnie też dobre dla psów, nie? Że wypuszczam sobie, wiesz, nie wiem, tylko tak jak mówię. To jest dobre dla duszy. Wychowanie psów, wiesz, ja tak jak mówię, ja psów nie szkoliłem w kategorii typu chodź, ja po prostu, wiesz, taka najnormalniejsza rozmowa i wiesz, i bycie z psem, tak, po prostu bycie z psem. W domu, jak ja się ruszę gdzieś, to Misza i Perun zaraz są za mną. I na to tak żyje swoim życiem. Ale wiesz, ale one są słuchają, one są karne.
kiedyś była taka sytuacja, zszedłem sobie tak jak teraz, nie? Tak, moja wina, przyznaję się. I szedł pan z psem na smyczy i w kagańcu, tak? No, w takim miejscu na smyczy i w kagańcu z psem na spacerze, no trochę słaby, no ale okej, wiesz. No i moje zobaczyły, no to normalne, że pierwsze było do przodu. I wtedy, wiesz, wtedy to nie jest tak, że ja powiem, Taruso, wróć, nie, muszę się wydrzeć. Bo no, jak są cztery psy, tak? No, no. No to wiesz, wydarłem się i fakt, ustały koniec. Wiesz, nic nie ten. Także wiesz, tak, latają sobie i tak dalej, ale są karne, wiesz, nie? Są karne, nigdy nie było jakiejś takiej sytuacji, bo ogólnie nigdy nie miałem takiej sytuacji, że bezwiednie moje psy kogoś tam pogryzły, posiarpały. Psa tak, to normalne, no bo wiesz, jak to jest pies z psem, nie? Nieraz nawet ktoś podchodzi, idzie z psem na smyczy, to też się podchodzi z psem na smyczy. Ja mówię, pan nie podchodzi, czy pani, no bo nie ten. Oj, niech się powąchają. No to się powąchają, tak, no, tak jak ty, patrz, idziesz sobie teraz, a ktoś się podchodzi, ty, siema. Ej, kolego, weź odejdź, kurwa, bo mam ochotę sam sobie poprzebywać. No to w końcu się, wiesz, nie? No i to jest to samo. To, że widzisz, ludzie tak do tego nie podchodzą, ludzie wszyscy myślą, że wiesz, że... I najgorsze, co jest, ja rozumiem, wiesz, że no, mi to jest oboje, no chcę mieć pitbullę, no ja chcę mieć pitbullę, no bo jestem zafascynowany w tym, no, ale mam i kundlę, tak, i wiesz, ogólnie będę adoptował psy, no bo tak, no po prostu, no mam taką zajawkę, że wiesz, no ja świata tym nie zbawię, no ale chociaż dla jednego istnienia zmienię ten świat jakoś, tak, będzie miał fajniej. Ale wiesz, jest dużo hodowców. Niektórzy są hodowcy, którzy podchodzą do tego w sposób normalny. Jak ja to nazywam, nie masturbują się tym, tak? Dbają o zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. A najgorsi to są tacy... Ja ogólnie nie lubię erotycznego podejścia do życia. Wiesz? Wiesz, taka ta masturbacja się... Erotyczne podejście do życia, no tak. Okay. I to wiesz, to jest ten, wiesz, no ja na przykład mając psy, to wiesz, było tak, że... Ninka, Miszka... Że jeździłem po niektórych wystawach i to też, wiesz, to też obserwowałem, nie? Druga sprawa, życie mi pokazało, że ci, co tak najbardziej są... To te psy, kurwa, leżą we własnych odchodach, wiesz. Ja nie mówię, że wszyscy, ale to pokazuje. Jest bardzo wiele, nie? Patologii na tych wystawach, zgadzam się. Niestety, ja tylko z jednym psem byłem na wystawie. Moja Gaja właśnie była suką hodowlaną. Zrobiła, co miała zrobić, więcej już nie byłem na wystawach. Natomiast być może będę, bo tam też trzeba edukować, tam też trzeba mówić ludziom. Nie ma co się obrażać, nie? A ci, którzy widzą patologię, to muszą o tym głośno mówić, bo to też jest wina tego, że ci, którzy to widzą, nie reagują. Tak, a są w związku kynologicznym i powinni się postawić tym klikom. Wiesz, bo tam są też kliki, prawda? Tak jak wszędzie, nie? Są też dobrzy ludzie, tak jak mówisz, ale są też kliki. Wiesz co? Mam w ogóle takie poczucie, że jechałem tutaj na wywiad z słynnym Różalem, z Marcinem Różalskim, mistrzem w K1, w KSW, ogromne, wiesz, sukcesy. Przecież ty miałeś pas, nie? No. Pokonałeś Pudziana, kurczę, no. I wiesz co, jaką trzeba mieć odwagę, nie, żeby coś takiego zrobić. Słuchaj, to ci powiem historię. Miałem kolegę, bo nie wiem, co się z nim dzieje, tak? Nie widziałem się z nim właśnie od walki z Pudzianem. Przed walką z Pudzianem się z nim widziałem. I uciął się nam kontakt. I posłuchaj, poznałem go kiedyś bardzo, bardzo dawno. Chłopak robi chyba wszystkie sporty te ekstremalne, czyli na przykład tak. Skacze w tym, no... Base jumping. Czyli tak, wieziórki, ten, no, tak? No. Skacze właśnie ten, wiesz, z wieżowców, co sobie rzuca spod ochron. Robi te downhille rowerowe na motocyklach. No taki jest naprawdę, no, czubek. No i on do mnie tam się spotkałem właśnie i mówi tak, słyszałem, że jest Pudziany właśnie. Bo ja to mi się bał. A ja tak mówię, ty, ja to najwyżej klepnę, albo przegram, nie? Ale ty jak klepniesz o skałę, jak lecisz, to chyba już koniec, nie? Wiesz, i to jest takie, że każdy ma inny ten próg, wiesz, adrenalina. Mam kolegę, który na przykład bardzo dobrze jeździ samochodami. Naprawdę sam się uczył, jest bogatym człowiekiem na motocyklach. Sam się szkoląc, sam będąc dla siebie sponsorem, on rywalizował z ludźmi, którzy mają całe, wiesz, te ekipy, i on wygrywał, nie? No i to jest na przykład jego próg był. A tutaj na przykład w walce, wiesz, schodzi, nie? Także no to jest tak to No wygląda, tak, nie? tak, rozumiem. I mam takie doświadczenie właśnie, teraz takie przemyślenie pod koniec tej naszej rozmowy, że ja nie tylko rozmawialiśmy sobie na temat psów, na temat pasji, na temat problemów, śmierci, smutku, ale też radości z psami, ale wiesz co, mam doświadczenie takie, że ja uczestniczyłem w spacerze waszej do stada.
No tak. Że ty masz po prostu stado. I ja sobie... Ja jestem szefem tego stada. Tak, tak. I ja sobie dzisiaj po prostu z wami poszedłem na spacer, wiesz, zwiedzić okolice, nie? Bo psy mają ogromną potrzebę eksploracji, wiesz. Jak nie mają tej eksploracji, nie poznają, nie wąchają, no to są nieszczęśliwe. Po tych psach widać, że one są szczęśliwymi psami, a ty jesteś szczęśliwym też członkiem stada. Pewnie jego przewodnikiem czasem, tak? Czasem ktoś inny jest przewodnikiem, nie, albo psom się zawsze, wydaje, nie? To zawsze. Zawsze ty jesteś przewodnikiem. Było takiego, wiesz, że była dominacja w kategorii, wiesz, próba dominacji, wiesz, chodzi, no, mhm. Ojciec szatana próbował mnie zdominować w czasach właśnie tej agresji, wiesz, gdy był już No, rozumiem. A tutaj nie, tutaj zawsze jestem ja tą alfą i one muszą tym przewodnikiem, tak? One po prostu tak, podążają. Ja też mam takie właśnie poczucie, że dzisiaj w tym waszym stadzie uczestniczyłem. Sama wiesz, teoria dominacji tego tam, wiesz, że pies musi iść znaczy człowiek musi iść przed psem i w ogóle. Nie, no to są brednie. Wiesz, że to stworzył sam John Fisher, badał wilki w niewoli. Mhm. To nie do końca jest tak, że one się zachowują normalnie, jak są w niewoli, a po drugie, on sam powiedział, że ta teoria to nie do końca jest. To jest brednia, tak, no słuchaj, to jest tak jak na przykład. Ale ludzie w to wierzą. Wiesz, ile ludzi w to wierzy, dlatego trzeba o tym znowu mówić, nie? I powtarzać się, To jest, wiesz, no to są. To są pewne brednie, tak jak wiesz, właśnie tak mówisz, że trzeba wchodzić przed psem, uh-huh. nie można pozwalać psu na to. To jest, znów wracamy do początku naszej rozmowy, autorytet. Ty musisz mieć u zwierzęcia autorytet. Jasno to się komunikować. Zwierzę musi wiedzieć, że to ty jesteś alfą i to ty jesteś numerem jeden. Pies nie może mieć czegoś takiego, że będzie miał nawet próby jakieś zdominowania, jakieś takie, wiesz, nie, z tobą konkurowania. No nie. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. U mnie jest tak, że ja ryknę, a potrafię ryknąć i jest od razu, każdy idzie w swoją stronę, nie? Najlepsza jest Gabrysia. No bo normalne, że są sytuacje, tak jak w każdym domu, tak? Że są jakieś wymiany zdań. A wiesz, że nie ma nic tak nie kobiety, jak wszystko. Rozumiesz? Jest sytuacja. Ale ja mam trójkę dzieci, to. Jest taka sytuacja. No to jak ja na przykład zacznę się, wiesz, trochę odpalać. Gabryśka, bo co będzie? Cyk, cyk, cyk i po schodkach, nie? Te to dopiero jak na nie wrzasnę, nie? Jak coś tam, wiesz, nie? Ale jest na przykład sytuacja, że tam się z Kubą coś tam. Mam syna Kubę, no ma 15 lat. No i tam zaczynam się z nim, wiesz, trochę tam pyrgać, nie? Lekko. No to Perun już przybiega, wiesz, już jest na baczność, nie? Tak? Już te, nie? Wiesz, nigdy nie dopuściłem do sytuacji, żeby się za którymś miał z nas ująć, nie? Ale widzę, że wiesz, jak się tak prygamy, bo on już jest 15 lat ma, i tak wiesz, jakieś te młodzieńcze takie ma te zajawki, no to Perun dobiega, patrzy się, wiesz, uszy nastawione i my wtedy przestajemy, żeby nigdy nie było tej sytuacji, że musiałby się, wiesz, wykazać, bo dziewczyny to w ogóle się tym nie interesują. A ciekawe, ale bardziej takie uderzanie, czy też takie jiu-jitsu też z nim robisz? Nie, tylko uderzanie. On teraz, ogólnie to było z nim tak, że kiedyś za dzieciaka sobie tam ćwiczył, później bardzo się zafiksował w jazdę konną, miał duże sukcesy. No tylko, że no wiesz, to chyba poszedł we mnie 1,80 m wzrostu, 80 kg wagi, 15 lat chłopak, nie? A ja się też złapałem na upływie czasu. Ogólnie wiesz, upływ czasu dla mnie to jest też taki temat bardzo ciężki. I na przykład Kuba do mnie przychodził i ta, wujo, mogę wrzucić te buty? No jak buty, no jaki ty masz rozmiar? On mi 43, a ja mam 44,5. I wtedy ty takie wiesz, wow, mówię, nie? Wróć, nie? I to jest, patrz, to jest, mówimy o świni, tak? Człowiek kupił świnię. Na drugim piętrze. To jest wietnamska świnka, tak? Nie wiem, no świnia. No. Człowiek kupił świnię, bo jest taka moda na psy, to jest moda na świnie. Człowiek kupił do bloku. Do bloku, na drugim piętro w bloku. Nie wiedząc chyba o tym, że świnia po to ma ryj, żeby ryć. No. Świnia nie ma gruczołów potowych, po to się tapla w błocie. Paradoksalnie mówi się, że wiesz, wieprzowina jest bardzo nasączona mocznikiem, że świnie są brudne. Nieprawda, jak świnia ma nie być brudna, jak jest trzymana w końcu takim, że nawet się obrócić nie może, no. To zesra się tam, gdzie stoi, się w to położy. Dlatego ta skóra nasiąka. Tak, tak, tak. Nasze świnie mają swój domek, mają swój garaż, wychodzą, załatwiają się w jedno miejsce, nigdy tam gdzie śpią. I teraz, no jak mała świnka, fajna, ha, 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 hi, 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 może jak mała świnka jest, to jest podobna do psa, bo zawołasz, przybiegnie, bo mniej waży i tak dalej. No ale taka loszka to już raczej słabo. I teraz świnka dorasta, świnka zaczyna mieć swoje instynkty. No.
chce ryć, no to zryła państwu kurwa podłogę, nie? Dzieciaczek myślał, że jest nadal małą słodką świnką, chciał się z nią bawić. No to ona k***ła, no bo nie ma ochoty, bo już jest, wiesz, nie? No i państwo przywieźli nam świnkę, bo już sobie nie dawali z nią rady. No i to jest... odpowiedzialności. Ale nie, to jest, wiesz co, i teraz to jest to, o czym gadam, że niby człowiek to jest najinteligentniejsza, wiesz, najinteligentniejsza istota, kurwa, na świecie, no. Kurwa. Wiesz co, w tych czasach to ja już bym powiedział, że może być, jeżeli skorzysta ze swoich umiejętności. Znaczy, ale wcale nie musi. Znaczy człowiek ze swoimi wynalazkami jest panem świata, ale człowiek jako człowiek, tak jak stoisz, rozbieram cię do naga, oczywiście nie rzucam cię w ten las, bo tu sobie wyjdziesz, zaraz byś miał cywilizację, ale w jakiś taki las, nie wiem, Alaska, Syberia i tak dalej, jesteś nikim. Mrówki cię wpi***ą. Dokładnie, dokładnie. To jest to, tak. Marcin, było bardzo miło cię poznać. Również. Ta rozmowa to była po prostu przyjemność. Taka transcendentna nawet podróż. Nie znam tego słowa, no ale widocznie jest bardzo mądry. Transcendentna, no tak, tak. Taka po prostu na wyższy poziom właśnie, nie tylko o rzeczywistości, tylko też o duchowości i w ogóle. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Wspieramy Różaland. Kto jej może? Tak, pomagajmy pomagać. Co bardzo ważne, to jest też organizacja pożytku publicznego, tak? Możecie przyjmować tak. 1%. Tak. My też tak. Napiszemy, damy wszystkie linki. Dziękuję i tak dalej. Bardzo proszę o subskrypcje, linki i komentarze, pytania, sugestie do innych gości na The Dog Walk Show. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy.